Dotarliśmy do Białego Boru. Zanim wjedziemy na piaskownię, Maciej obniża ciśnienie na razie do 1,5 bara. Jak będzie trzeba, to do 1,2 zjedziemy. Dotankujemy auto, żeby mieć zatankowane. I ruszamy na górkę. Idziemy w prawo, wiesz? Tam nie podjedziesz, nie ma szans. Tu nikogo nie ma w ogóle. No. Pusto. Start recording emergency video. Pusto, pusto na naszych pomorskich dunach. Nikogo nie ma w sobotę. Widocznie już po sezonie. Po imprezie już. Co, jedziemy, Maciej, nie? No. Zobaczymy, czy auto pójdzie. Recording complete. Nie da się. No. Za to mało, ale wyrobione, ja pierdziule. No ja to ten już ten. Już było blisko. Zajęło. Czy tam trzeba zwalniać, nie? Wiesz, ja nie wiem, jak oni tu powyrabiają. Jest w Sosnowcu, kurde, co tu się dzieje? Ty, czemu? Tego nikt nie poukłada jakoś? Nie porobi? Nie, to ja tam nie mam szans podjechać w ogóle. To są takie, kurwa, te... Nie da się jechać, ty, ja pierdzielę. No. Tu i tu muszę jechać. Nawet kiedyś to tam jeszcze jeździłem, nie? No. Teraz które? To próbujemy? Nie ma szans tam, kurde, bardzo źle się jedzie. Takie te, wiesz, łopki są. No tak, nie wiem, ile miałem obrotów, nie zdążyłem popatrzeć. Ale są ludzie, zobacz. Ktoś jednak się przespacerował tutaj. Takie widoki piękne. Zaraz skończyć, nie? No. Ja tam jak ty podjeżdżałeś na tym zakręcie, to mówię, ja pierdzielę, zaraz koniec, nie? Nie wiem właśnie, gdzie jest ten zjazd, nie? Trzeba zobaczyć. Chyba tu jest. A co, ty będziesz zjeżdżał? Jo. Kurde, nie ze mną. Trzeba zobaczyć, nie? Niech auto odpocznie, chodź co widzimy. Wjechali, piąteczka. A zjechać można, tu jest zjazd, albo tam, nie? Zaraz zobaczymy. Tu jest zjazd. Raz jedziesz. Zjedziesz ze mną, co? Nie zjedziesz? Co? To jak pionku, kurde. No tak wygląda, nie? Strona, tempy jeżdżą. Tam może dla motorów bardziej jest. To się łagodniejsza. Thank you.
tylko będę jechał pomału. Jedziemy, bo ja bym chciał może zdjęcie właśnie, żeby mi zrobić zdjęcie z dołu, wiesz? Mogę zjeżdżać? Tak, będę w kilku miejscach, w połowie, gdzieś tam, no. Takie coś bym chciał. Ale czy to jest możliwe, nie? Raczej nie, no bo bo ja bym też chciał, żebyś ty ze mną zjechał. No to teraz, nie? Byśmy gdzieś zjechali razem. Dobra. No i tak, ja pierdzielę, tam było. Ja sobie będę tu pomału jechał, tu nie ma co w ogóle, kurde, tutaj tak się źle jedzie. No. A ja tu nie byłem zrobiony takich ekstremalnych rzeczy. Ale tu można było jechać kiedyś, wiesz? Tu się rozpędzało, ja tu o tą pierwszy raz tu byłem. Aha. To tu wiesz, rozpędzasz się, a tu naprzeciwka ktoś zjeżdża. No wiesz, podjechał na górę i się przestraszył. I stwierdził, że nie da rady, nie? No. Tutaj mi gościu raz zajechał. A ja chciałem jakoś, nie wiem, czy tam podjechać. Tam poprzednim razem jak byłem, to nie dałem rady. Ale wiem, że się rozpędzałem już stąd pyda, nie? Żeby tam chyba podjechać. No patrz, jak on tutaj idzie dziwnie. Ale mi takie ciśnienie w uszach miałem, jak tam zbiegłem. Okej, teraz jak ja tam chciałem jechać? Właśnie chyba tu chciałem podjechać, to nie dałem rady, nie? Kilka razy próbowałem. A teraz właśnie, czekaj. Rodne ci się rozpędzić nie ma, nie? Kurde, źle wbiłem trochę trójkę. No, ale teraz sobie tu pojedziemy, wiesz? Uj, zakopał się. Ale patrz, nie podjechałem. Nie. Wertepy, ale tak. Ale tak się jedzie, wiesz. Sobie tu pomału przejedziemy. Tu był jakiś wjazd może. Ale już jakby miał może, wiesz, ciśnienia w oponach ten, jeszcze niżej, to może by to pokonał, nie? No. To jest taka awaryjna. Tędy możesz zawsze, wiesz, wjechać, nie? Ja nie wiem, ja ci wtedy może teraz zdjęcia zrobię, żebym tam nie jechał. Wtedy z sobą. Ale nie chcesz jechać na dół? No, coś tak, nie czuję tego. No to widziałeś, jak to pomału było. No. Zjechać, ale mi się już tam podjeżdżać nie chce, nie? Kolejny raz. To możesz zostać na dole. No nie wiem, ja bym zaczął szukać już tych miejsc, nie? Żeby się wiesz, gdzieś tam ten... No zawsze gdzieś tam ugrzęznę, wiesz? Kurde. To jest... O kurde, jedź. To trzeba, to nie można, kurde, odpuszczać. To trzeba... Bo on się ryje wtedy. Pięć koła, nie? Było? No. 3-4 zaraz. Bo on wiesz, jak się odrywa i zaczyna mielić. No. Trzeba tak, żeby nie zrywać. Jest 17 akurat, nie? Na miejsce na poszukiwanie, dobry czas. No. Tędy chyba jechaliśmy. No nasze ślady. Trzeba celować mniej więcej. No. Chciałbym, byś na ciebie te zdjęcia zrobił, nie? Dobra. Bo ja tutaj, kurde, jednak nie chcę, nie? No dobra. Tak, żebym ten stchórzył, że tak powiem. Masz tu zdjęcia zrobionego. A może startować? Start recording emergency video.
recording complete. Dzięki. No cicho, dzień dobry, cześć. Też przyjechaliście pojeździć? To jest to 40 km z tego polu, na którego oprał świat tam. Bo w Siwiałki, bo w Starogardu jesteśmy. A wiem. No i ten, tylko nie wiemy, jaki cel się boję na MTK-ach tutaj jechać tam naokoło. Nie zakopię się na MTK-ach tu? Tu jest coś takiego, nie, że... Ja mam... Nie, tylko ja mam na półtora zjechałem, nie? Aha, ja mam akurat półtora. I tutaj można jechać przy samym lesie, przy samej ścianie lasu, cały czas. I tam nie wkopie się? Nie. I się podjedzie na samą górę bez problemu. Wstanę, co? Może być? Ja. Tak? Musi, nie? No. Dzisiaj biwaczek na parkingu. Takie wiatki mamy. Tu będziemy ognisko palić. Maciej, podsumujmy dzisiejszy dzień. Co się działo od rana? Co zjedliśmy, nie? Na jajeczniczka tam. Ognisko z rańca. Kawusia. Jajeczniczka na ogniu. No. Później ty kierowałeś tam z 50 km. Dojechaliśmy nie do tego tej górki, nie? Ale wcześniej pomogliśmy? Pomogliśmy tym harcerzom. Mogliśmy rozwiązać supeł na tym, na chuście, bo pomogliśmy, dobry uczynek zrobiliśmy. Wyciągnęliśmy ich z piachu. I później Pomorska Górka Piasku. Pojeździli, nie? Pozjeżdżali. Zjechaliśmy, nagraliśmy. Spotkaliśmy offroadowców ze Starogardu Gdańskiego. Też przyjechali na Pomorską Górkę Piasku. Powiedzieliśmy im, jak tam się poruszać, jak jeździć. I przyjechaliśmy tutaj. Taka wiatka przy drodze. Tam jest jezioro. Na koniec dnia deszczyk. No. Orzeźwiający. Niedziela, piękny poranek. W nocy burza, pioruny. Typowe takie polskie lato, że na noc piękny dzień, w nocy może być tam deszcz, burza i kolejny dzionek znowu piękny. My z tego miejsca, z tej altanki, z tej wiatki kończymy relację z wyjazdu na pomorską dunę i z kolejnego biwaczku, tak? Bo duna to duną, ale samo jeżdżenie po lasach, samo pomaganie ludziom, tak jak tych harcerzy wyciąganie, takie, to daje taką satysfakcję. Ten symboliczny węzeł na chuście można było rozwiązać, że dobry uczynek spełniony. I no piękna jest Polska. Tutaj jezioro, gdzieś tam inne jeziora, no krajobrazy. Bardzo, bardzo fajne miejsca. I nic, tylko korzystać. Póki jest ciepło, póki jest fajnie, to inaczej się to odbiera. Jak jest lato, inaczej się odbiera, jak jest zimno. Także z tego miejsca tutaj kończymy. Jedziemy już do naszego domu i do zobaczenia w terenie z relacji z kolejnej wyprawy.